miłośnicy roślin, o pionierskich dziełach wybitnych botaników. Cyceron uważał, że człowiek potrzebuje do życia ogrodów i bibliotek, czyli miejsc, w których można się wyciszyć, zrelaksować i jednocześnie nacieszyć oko zachwycającymi obiektami. Tak się składa, że w zbiorach specjalnych Biblioteki Raczyńskich nie brakuje dzieł botanicznych o tematyce ziołolecznictwa i medycyny. Jednym z nich jest XVIII-wieczny, kosztownie ilustrowany zielnik autorstwa Elizabeth Blackwell. Dzieło to jest niewątpliwie ozdobą zbiorów biblioteki, nie tylko ze względu na niezwykłe ilustracje, ale i z powodu skrupulatnie sporządzonych opisów roślin. O wyjątkowości naszego egzemplarza przesądzają notki w języku staropolskim, naniesione ręką jego właściciela, informujące o działaniu leczniczym roślin i sposobach ich zastosowania. Na szczególną uwagę zasługuje jednak autorka dzieła, Elizabeth Blackwell, kobieta bez wątpienia utalentowana, pracowita, ale nade wszystko odważna i wytrwała w pokonywaniu przeciwności, których los jej nie szczędził. Urodziła się w Szkocji. Jej ojciec był bogatym kupcem, który dbał o staranne wykształcenie swoich dzieci. Elizabeth uczęszczała m.in. na lekcje rysunku, muzyki i języków obcych. W wieku około 20 lat potajemnie poślubiła swojego dalekiego kuzyna, Aleksandra Blackwella, i uciekła z nim najpierw do Londynu, a następnie do Leidy, gdzie jej małżonek zamierzał studiować medycynę. Prawdopodobnie Aleksander prowadził tam jednak nielegalną działalność medyczną, co mogło być powodem ich nagłego wyjazdu z Holandii. Małżonkowie wrócili do Londynu, gdzie Aleksander otworzył drukarnię. Jego działalność spotkała się z atakami konkurencji, która zarzucała mu brak wiedzy i psucie zawodu. Po raz kolejny okazało się zatem, że pan Blackwell ma dość ambiwalentny stosunek do zasad i przepisów. Wkrótce popadł w długi, za co został skazany na 2 lata więzienia, a Elizabeth i jej malutka córka zostały wówczas bez środków do życia. Aby zarobić na utrzymanie i jednocześnie spłacić zadłużenie męża, Elizabeth postanowiła wykorzystać swoje umiejętności plastyczne. Sporządziła kilka rysunków ziół, które wraz z opisami ich właściwości leczniczych pokazała m.in. lekarzowi i botanikowi Hansowi Sloanowi. Jej wybór nie był przypadkowy. Sloan był kolekcjonerem roślin, minerałów i różnych osobliwości przyrodniczych. Na marginesie można dodać, że po jego śmierci ta kolekcja stanowiła bazę zbiorów British Museum, powstałego w 1753 roku. Zanim jednak do tego doszło, Sloan podróżował po Jamajce, zebrał tam mnóstwo materiałów roślinnych, z których stworzył katalog jamańskich roślin. Prace Blackwell zrobiły na nim tak duże wrażenie, że namówił ją na tworzenie kolejnych rysunków. Sloan zdawał sobie sprawę, że mankamentem ówcześnie wydawanych zielników jest brak w nich materiału ilustracyjnego. Elizabeth znalazła więc swoistą niszę, którą następnie skrupulatnie wypełniła. Blackwell wynajęła stancję obok ogrodu botanicznego w Chelsea, który na kilka lat stał się jej miejscem pracy. Rysunki znajdujących się tam roślin wykonywała z natury. Następnie grawerowała je na miedzianych płytkach, a odbitki kolorowała farbami wodnymi. Trzeba pamiętać, że Elizabeth Blackwell nie była botanikiem i bez pomocy fachowca nie byłaby w stanie stworzyć rzetelnych opisów roślin. Na szczęście z pomocą przyszedł jej wiarołomny mąż, który wówczas odsiadywał wyrok, i to on właśnie opracowywał naukowe nazewnictwo roślin, w tym ich obcojęzyczne synonimy, a także opisy właściwości leczniczych. Te informacje również znalazły się na grawerowanych płytkach. Zielnik ukazywał się co tydzień w latach 1737-1739. Zawierał 4 ilustracje roślin wraz z opisem. Pierwsze wydanie książkowe z 250 rycinami ujrzało światło dzienne w 1737 roku i zgodnie z przewidywaniami Hansa Sloana, dzięki zamieszczonym w nim ilustracjom, stało się hitem. Praca Blackwell została także doceniona przez profesjonalistów. Prezes i członkowie Królewskiej Szkoły Medycznej uhonorowali ją pisemną rekomendacją. 2 lata później ukazał się drugi tom zielnika. Za sukcesem naukowym
Przyszedł też oczekiwany sukces finansowy. Elizabeth spłaciła długi męża, Aleksander odzyskał wolność, a za pieniądze z kolejnych wydań rodzina mogła wreszcie wieść spokojne życie. Niestety, wkrótce awanturniczy charakter pana Blackwella znów dał o sobie znać. Gdy po raz kolejny został zwolniony z pracy, udał się do Szwecji, zostawiając w Londynie żonę i dziecko. Niepokorny Aleksander uwikłał się w spisek skierowany przeciwko królowi szwedzkiemu, za co został skazany na śmierć przez ścięcie głowy. Wyrok wykonano 9 sierpnia 1747 roku. W tym samym czasie stęskniona i niczego nieświadoma Elizabeth płynęła do Szwecji, licząc, że w końcu będą razem. Nie wiadomo, jak potoczyły się jej dalsze losy. Elizabeth Blackwell zmarła prawdopodobnie w 1758 roku. Pochowano ją w Chelsea obok jej przyjaciela Hansa Sloane. W Polsce również nie brakowało miłośników roślin, wybitnych botaników, których dzieła można uznać za pionierskie. Jednym z nich był z pewnością Szymon Syreński, żyjący na przełomie XVI i XVII wieku, profesor medycyny Uniwersytetu Jagiellońskiego, który praktykę lekarską łączył z pasją zbierania roślin i odkrywania ich właściwości leczniczych. Dziełem jego życia jest praca zatytułowana Zielnik herbarzem z języka łacińskiego zowią, która uznawana jest za pierwszą syntezę wiedzy o roślinach i ich wykorzystaniu, a co za tym idzie, jedno z najcenniejszych dzieł zielarskich XVII wieku w literaturze polskiej. To wyjątkowo opasłe tomiszcze zawiera 765 opisów roślin, z których większość należącą do flory krajowej Syreniusz znał osobiście z własnych wnikliwych obserwacji. Praca nad zielnikiem zajęła mu 30 lat, co jest niewątpliwie godne podziwu. Botanika z pewnością poniosłaby niewyobrażalną stratę, gdyby praca ta nie została wydana, a takie zagrożenie rzeczywiście istniało. 70-letni wówczas Syreński oddał ją do druku w 1610 roku. Niestety rok później profesor zmarł, nie doczekawszy wydania książki. Co więcej, typograf, który podjął się druku i właściwie już tłoczył publikację, po śmierci autora przerwał druk i upomniał się o dodatkową zapłatę za jego ukończenie. Sytuacja skomplikowała się jeszcze bardziej, gdy odkryto, że z dokumentów pozostawionych przez Syreniusza zginął egzemplarz umowy z drukarzem, w której, zdaniem świadków, nie było mowy o żadnych dopłatach. Sprawa otarła się o sąd, ponieważ Syreniusz ulokował u drukarza dorobek całego życia, a po śmierci profesora jego rodzina znalazła się w trudnym położeniu. Na szczęście udało się znaleźć mecenasa gotowego sfinansować dokończenie druku. Była nim Anna Wazówna, siostra Zygmunta III Wazy, miłośniczka literatury botanicznej, a także autorka własnoręcznie zestawionego zielnika. Ostatecznie druk zielnika powierzony został Bazylemu Skalskiemu, który zakończył pracę w 1613 roku. Te wszystkie perturbacje sprawiły, że zielnik nie jest jednolity pod względem edytorskim. Część stron ukazała się w bogatszej wersji typograficznej, z ozdobnymi ramkami i glosami marginalnymi. Dzieło Syreniusza jest zatem także ciekawym obiektem dla badaczy dawnej książki, ale i dla historyków, ponieważ bez pewnych danych archiwalnych wielu spraw związanych z dziełem i jego autorem nie dałoby się wyjaśnić. Zagłębimy się teraz w treść zielnika. Opis każdej rośliny stanowi odrębny, numerowany rozdział. Na pierwszym miejscu podana jest polska nazwa rośliny i jej synonimy. Następnie, drobniejszym drukiem, nazwy i synonimy w językach obcych, łacińskim i niemieckim. Monografia roślin rozpoczyna się opisem morfologicznym, następnie Syreński określa stanowiska naturalne, wymagania glebowe i klimatyczne, a pod odrębnym tytułem, czas zbierania, ujmuje warunki, okres zbioru i sposoby przechowywania zebranej rośliny. W przyrodzeniu podaje autor jej ogólną farmakologiczną charakterystykę, zaś najobszerniej opracowane zostały moce i skutki. Znajdziemy tu dokładny opis właściwości leczniczych rośliny, jej zastosowanie w najrozmaitszych dolegliwościach, sposoby przygotowania przetworów roślinnych, ich dawkowanie i sposób użycia. O powszechnie znanej i uprawianej w Polsce lawendzie czytamy na przykład: głowie mdłej, abolejącej uczynić woreczek
i napełnić go kwieciem lawendowym. W woreczku zaszyć i na głowie ustawicznie nosić. Kwiat lawendowy żołądek posila, a od zakażenia wszelkiego i jadowitego zachowywa. Nerki zamulone otwiera, śledzionie także zatkane jest ratunkiem. Od molów szaty zachowuje. Nie mam pojęcia, czy lawenda rzeczywiście jest pomocna na choroby nerek i śledzione, ale na ból głowy i mole działa na pewno. Warto wspomnieć, że oprócz wiadomości o dziko rosnących roślinach leczniczych, można u syreniusza znaleźć informacje o roślinach i warzywach wówczas, czyli w XVI wieku uprawianych. O szpinaku pisze autor. Ziele nam w Krakowie dobrze znane, a o pomidorze, że używają niektórzy tego owocu z pieprzem, solą i w oliwie smażąc. O karczochach zaś czytamy. Sieją w ogrodzie nie tak dla ozdoby, ile dla brzuchowej rozkoszy. Wydany w 1613 roku Zielnik cieszył się dużym zainteresowaniem, o czym świadczą zapisy inwentarzowe dotyczące obecności dzieła syreniusza w bibliotekach krakowian w XVII wieku. Czytali go m.in. lekarze, aptekarze, kupcy, ale także łaziebnicy, czyli osoby, które nie tylko przygotowywały kąpiele w łaźniach publicznych, ale i wykonywały masaże, puszczały krew, a nawet wyrywały zęby. I dziś praca Syreńskiego cieszy się zasłużoną estymą. Gdy w 1947 roku powstawał Wydział Farmaceutyczny na Uniwersytecie Jagiellońskim, uznano, że to właśnie Szymon Syreński powinien być patronem krakowskiej farmacji, czego wyrazem jest jego postać umieszczona na berle wydziału.